Dzień dobry, Renata Reda. Nie milkną echa politycznej burzy w Prawie i Sprawiedliwości po przegranej batalii o podlaski sejmik. Gościem Polskiego Radia Białystok jest europoseł Krzysztof Jurgiel, zawieszony w prawach członka partii. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy będzie pan składał pozew cywilny w związku ze zniesławieniem? Pani redaktor, wszystkie informacje dotyczące mojej osoby ze strony partii otrzymuję z mediów, także formalnie nie otrzymałem żadnego dokumentu, a pan, szczególnie poseł Jacek Sasin, ponieważ nieudolnie prowadził negocjacje i doprowadził do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma władzy w województwie podlaskim, to szukał tak zwanego kozła ofiarnego. Ja jednoznacznie chcę jeszcze stwierdzić, że czuję się zniesławiony, pomówiony, ponieważ... Nie prowadził pan żadnych negocjacji na boku. Chciałbym, ani z Wiesławą Burnos, ani z Markiem Malinowskim, aby przeszli żeby na drugą partia, stronę. Chciałbym, żeby partia zaczęła działać poważnie, dlatego że jest statut. Statut nie powinien być tak łamany. Jest to też ustawa o partiach politycznych. I tutaj dowiadywanie się przez członka z prasy o zarzutach, do których on ma, nie przyznaje się, czy po prostu stwierdza, że one nie są wiarygodne, no jest dla mnie nie do przyjęcia. Dlatego wczorajszy atak pana Sasina, kolejny wirtualnej Polski na moją osobę, insynuacje, to jest naprawdę niegodne. Niegodne posła Rzeczpospolitej Polskiej i niewłaściwe ze względu na przestrzeganie statutu. Ponadto rzecznik dyscyplinarny, pan Karol Karski, profesor prawa, kandydat z naszego okręgu do Parlamentu Europejskiego, wydaje wyroki i twierdzi, że już nie jestem członkiem partii bez rozpoznania sprawy. Ja tutaj, to jest po prostu skandaliczne. Już sporo dni minęło od czasu, kiedy dowiedział się pan z mediów, że jest zawieszony, a kiedy powinien pan formalnie dostać To już pomijając, czy formalnie wiem, jestem zawieszony i to ten fakt mam. Natomiast rzecznik prasowy, rzecznik dyscyplinarny, jeszcze raz podkreślę, profesor, kandydat do Parlamentu Europejskiego, nie może tak postępować, wydając wyrok bez przeprowadzenia postępowania. I to dla mnie jest po prostu skandaliczne i dlatego na razie oczekuję na działania statutowe. I jeśli, kiedy to powinno nastąpić? No to już zależy od władz partii. Uważam, że jak najszybciej, bo to jest też w interesie partii, żeby to wyjaśnić. W przypadku dalszych działań niestatutowych, niewyjaśniających sprawy, niepowołania zespołu, który by ustalił stan faktyczny, a przede wszystkim powinien być sporządzony sprawozdanie z przebiegu negocjacji i z wyboru i z negocjacji dotyczących wyboru zarządu województwa, a także ustalania list. Ja tutaj miałem naprawdę inne zdanie, ale nie wchodziłem w kompetencje, ponieważ no, pan Sasin praktycznie z marszałkiem jednoosobowo ustalali te listy i później teraz starają się rzucić odpowiedzialność na mnie, na osobę, która nie brała w tym udziału. Nie ze względu na to, że nie chciałem. Ja uważałem, miałem inne zdanie, tylko nikt nie chciał tego słuchać. A na później wprowadzenie moim zdaniem w błąd pana prezesa doprowadziło, że zostałem zawieszony. Jest to szkodliwe dla partii. I tutaj jest to działanie moim zdaniem wbrew partii, bo mogłem też prowadzić bardziej aktywną kampanię jako członek Prawa i Sprawiedliwości na rzecz naszej listy. Bo na liście mamy 10 kandydatów. Ja uważam, że jednym z lepszych jest pan Adam Andruszkiewicz, który zna się na informatyce, a w nowym parlamencie tematem informatyki Przemysł 4.0 czy Rolnictwo 0 będzie na pierwszym miejscu. Co nie znaczy... Wracając do sytuacji w podlaskim sejmiku, niektórzy mówią, że jesień przyniesie potwierdzenie, czy było coś na rzeczy w sprawie ewentualnej pana współpracy z Markiem Malinowskim, że wtedy się okaże, czy tak zwani pana ludzie znajdą jakieś stanowiska obsadzane przez Urząd Marszałkowski. To znaczy, ja powiem pani tak, jeśli mówić o moich ludziach, to w PiS-ie, w Prawie i Sprawiedliwości, najpierw Porozumienie Centrum, to jest, podejrzewam, ponad 50%, bo nowi przystąpili. I na każdego można powiedzieć, że marszałek też mój człowiek, tak? Przecież był u mnie w gabinecie politycznym, pracował. Tutaj nie ma moich ludzi. Ja dbam o interes partii, przede wszystkim o program. I przykro mi jest, kiedy pan Karol Karski, który praktycznie w Parlamencie Europejskim nic nie robił,
bo ja mogę pokazać te dokumenty, które wykonałem, że pracowałem na rzecz partii. Moja współpraca z rządem Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko z Ministerstwem Rolnictwa, ale także z Ministerstwem Rozwoju czy z Ministerstwem Sprawiedliwości, poprzez składanie propozycji, poprzez składanie interpelacji. I tutaj no, bardzo przykro, że kandydat, który zamiast współpracować, on dokonuje fałszywych informacji. Był pan uważany za bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. Co się stało, że zamiast po cichu to medialnie prezes partii ogłosił pana zawieszenie? No to już proszę pytać pana prezesa. Ja działam od 90 roku. Szereg decyzji, które były nawet w stosunku do mnie podjętych, to nie nagłaśniałem, tak jak inni wychodzili z PiS-u, przychodzili. Natomiast to, że ktoś już mnie pomówił za to, czego nie zrobiłem, to już jest to, że postanowiłem wystąpić publicznie. Nie jestem zwolennikiem, że tak powiem, przedstawiania faktów z życia partii, ale to już jest moim zdaniem przesada i niegodne nawet i prezesa, i pana Sasina, który od 2 lat, a nie tak jak twierdzi dopiero od listopada, zarządza praktycznie partią w naszym województwie, najpierw przez powołanie pełnomocników, później jako przewodniczący zarządu. I próbuje wybielać się, chociaż powinien się przyznać, że nieudolnie przeprowadził te negocjacje. Eksperci twierdzą, że w wyborach do Europarlamentu PiS będzie miał gorszy wynik niż w kończącej się kadencji. Jak pan to skomentuje i jaki pan wynik obstawia? To znaczy nie potrafię obstawić, trwa kampania wyborcza, no są działania z jednej i z drugiej strony programowe. Myślę, że wyborcy powinni bardziej się zainteresować, bo jak słyszę, to frekwencja będzie niższa. Są to bardzo ważne wybory. Nasz głos powinien być w Europie słyszalny. Ja zajmowałem często swoje stanowisko, szczególnie w prawach polityki rozwoju i trzeba wybrać jak najlepszych ludzi, oceniając ich dotychczasową działalność, a też kompetencje. A jest pan zadowolony z miejsca pierwszego i drugiego z kandydatów, którzy się na tych miejscach znaleźli na liście PiS-u w okręgu numer 3? No, nie można mówić o zadowoleniu. Mamy 10 kandydatów. Każdy mieszkaniec naszego województwa ma prawo wyboru. Ja mam swojego kandydata. To już pan powiedział? Powiedziałem, pan Andruszkiewicza. A inni, to już zależy od ludzi. Niech oceniają ich i wizerunek, i działalność dotychczasową. Czy uważa się pan za skończonego politycznie, jak niektórzy mówią? Pani redaktor, ja mam program, który realizuję już od 2015 roku, rozpocząłem realizować. Program polityki samorządowej. Myślę, że jeśli nawet tutaj nie zrozumieją, że został popełniony przez nich błąd, to zawsze znajdę środowisko, w którym mogę swoje pomysły prezentować. Będzie nowa partia? Nie, no już w moim wieku, myśląc o nowej partii, to naprawdę byłoby przesadą. W polityce nie ma wieku. No tak się mówi, ale ja już 25 lat poza domem praktycznie i będę pracował programowo, ale jeszcze nie wiem w jakim otoczeniu. Chciałbym, żeby to było Prawo i Sprawiedliwość, bo tam przez te ostatnie co najmniej 20 lat to programowo najwięcej w tej partii włożyłem pracy. Czyli niedobrze pan życzy Prawo i Sprawiedliwość. Życzę dla Polski, żeby były realizowane cele, które w wielu przypadkach są naprawdę zapisane w naszym programie, chociażby w programie rolnym, a więc poprawa jakości życia mieszkańców wsi, czy przede wszystkim opłacalność produkcji rolnej i realizacja strategii, bo to, co teraz trwa w debacie publicznej, tylko gaszenie pożarów, postawianie pomysłów, ale przecież jest strategia rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich, tylko ona nie jest sukcesywnie realizowana, a wystarczy by było otworzyć i tą strategię realizować i te cele, a więc opłacalność produkcji rolnej, to jest podstawowy cel i bezpieczeństwo żywnościowe, powinny być na pierwszym miejscu. I proszę mi wierzyć, w zapisach dokumentów programowych, które zostawiło Prawo i Sprawiedliwość, a ja też w programie wyborczym współpracowałem z panem posłem Szczuckim, ta część 9 była konsultowana ze mną i z panem Zaruckim i tam są zapisy, które trzeba realizować, też uwzględniają sytuację polsko-ukraińską. Eurowybory już 9 czerwca i tylko od nas zależy, czy w okręgu podlasko-warmińsko-mazurskim wybierzemy 2 czy 3 europosłów. Liczy się frekwencja.
Myślę, że dwóch będzie ciężko, dlatego że sondaże, te, które wskazują, że będzie wybranych z Prawa i Sprawiedliwości około 20 posłów, a drugi mandat to jest 24 mandat w tym systemie liczenia. Także musiała być powtórka, tak jak było 5 lat temu, że zdobyliśmy 27. Dwóch dla Prawa i Sprawiedliwości 27, będzie ciężko, ale 20, nie dla naszego regionu. 24. A czy mamy szansę na 3 mandaty w Europarlamencie z województwo? Okręgu numer 3? Są szanse, ale trudno mi powiedzieć, bo naprawdę ten algorytm jest tak skomplikowany, że zależy, gdzie te głosy, te mandaty z Konfederacji czy z PSL-u będą umieszczone. I to może być podlaskie, może być inne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem Polskiego Radia Białystok był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Jurgiel. Zawieszony.